Witam Państwa serdecznie, zapraszam na serwis sportowy. Na pływalni Olimpijczyk rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Juniorów 16-letnich w pływaniu. Zawodom uważnie przyglądają się Dominika Kossakowska i Alicja Idzikowska, pływaczki Sekretu Gliwice, które przywiozły właśnie worek medali z Mistrzostw 14 i 15-latków, które rozgrywane były na początku miesiąca w Gorzowie Wielkopolskim i Olsztynie. Ja byłam w Gorzowie, bo jestem starsza od Alicji. Tak, zdobyłam 5 medali, 1 złoty, 3 srebrne i 1 brązowy. No, mi się udało zdobyć w Olsztynie. Tam mieliśmy mistrzostwa. 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe. Jakie to jest uczucie być najlepszym w Polsce, czy tam prawie najlepszym w Polsce w swojej kategorii wiekowej? Na pewno wielka radość. No i też na przykład jak się zdobędzie ten drugie miejsce lub trzecie, no to jednak, że no mało brakowało do pierwszego, tak? No ale taki jest sport i raz się przegrywa, raz wygrywa, ale na pewno każdy medal cieszy, no bo jednak to jest no super osiągnięcie, tak? Że jest się najlepszym lub w czołówce w Polsce. Bo konkurencja, rozumiem, była duża, dużo tam dzieci startowało. No już po eliminacjach było widać, że w tych finałach będzie walka, no i że nie będzie łatwo. Każdy dał siebie wszystko. No, w sporcie jest tak, że zrobisz jeden błąd, jedna setna, no i jesteś drugi, a nie pierwszy, także wszystko musi wyjść idealnie. Za nami są zawody 16-latków, to w sumie w przyszłym roku ty tu będziesz pływać, tak? Znaczy, zobaczymy na jakim basenie, ale mam nadzieję, że tutaj, bo fajnie by było u siebie jednak mieć Mistrzostwa Polski. No natomiast teraz przyjdę na pewno pooglądać starszych, zobaczyć jak im idzie, no i też porównać swoje wyniki, tak? Żeby zobaczyć, na jakim poziomie stoję ze starszymi zawodniczkami. Po wtorkowym zwycięstwie w meczu ze Śląskiem Wrocław nastroje wśród piłkarzy i kibiców Piasta Gliwice poprawiły się tylko nieznacznie. Gliwiczanie złapali kontakt z Legią Warszawa, do której tracą tylko jeden punkt. Jeszcze dzisiaj, w piątek o 20:30, zmierzą się natomiast z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Stawką tego meczu będzie więc powrót Gliwiczan na fotel lidera Ekstraklasy. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego popołudnia, do zobaczenia.